Natomiast takie fajne zwycięstwo to dobre podsumowanie tej ciężkiej pracy, która za wami, z takim fajnym humorem można wracać do Białego Stoku. No dokładnie. Najważniejsze, że na koniec obozu w dobrych humorach wrócimy do domów po 3 tygodniach ciężkich treningów, nie ma co ukrywać. Dzisiaj też jeszcze chyba było po nas widać, że jeszcze tak do końca tej świeżości brakuje, ale mamy jeszcze tydzień czasu ponad na to, żeby się zregenerować do końca i z przytupem wejść w początek tej drugiej części sezonu. Jak ogólnie ocenisz przebieg tego spotkania? 2 razy musieliście gonić wynik, ostatecznie dobrze to się to skończyło, ale też rywal pokazał, że trochę trzeba było popracować. Dokładnie, mecz dzisiaj nie był łatwy, przeciwnik postawił trudne warunki i ciężko nam się grało. Chwała za to, że przegrywając 2 razy potrafiliśmy się podnieść i wygrać to spotkanie, bo to na pewno nierzadko się zdarza, a jest na pewno motywujące i podbudowujące, że z takich opresji potrafimy jako drużyna wyjść. Na pewno chciałbyś, żeby takie mecze w twoim wykonaniu powtarzały się częściej. Dokładnie, często jest tak, że lewy obrońca strzela 2 bramki i w dodatku takie ładne, tak? Dla mnie osobiście fajne podsumowanie. Już tutaj przed meczem mówiłem Jackowi w pokoju, że pasowałoby coś dograć. Dzisiaj było 5 meczów i nic. Udało się dzisiaj strzelić i jestem naprawdę zadowolony. Były 3, mogło być więcej, też trzeba sobie uczciwie przyznać, bo sytuacji takich wypracowanych mieliście jeszcze na co najmniej 3 bramki. Dokładnie. No, mieliśmy troszkę tych sytuacji, zresztą przeciwnik też miał, też ich nie wykorzystał. Myślę, że dla oka jako mecz dla kibica był fajny i na pewno szkoda, że w niektórych sytuacjach zabrakło troszeczkę precyzji, troszeczkę szczęścia można było tutaj, jak mówisz, lepiej wykorzystać, ale chcieliśmy dzisiaj jedną bramkę więcej i to się liczy. Jak trener oceni przebieg tego spotkania? No akurat fajnie, bo trafiliśmy na przeciwnika też trochę inny styl niż był te inne zespoły, dlatego to jest właśnie dobre tutaj, że się człowiek może zmierzyć z różnymi stylami, z różnymi umiejętnościami zawodników i na pewno ten sparing trzeba na duży plus ocenić, jeżeli chodzi tak samo o to, że potrafiliśmy odrobić straty i zdobyliśmy bramki i na pewno, no, jeżeli gdzieś tam o tą grę obronne za łatwo niektóre błędy popełnialiśmy, w szczególności to, co chcemy doskonalić, ale jest progres i to jest najważniejsze. 3. zwycięstwo z rzędu to też pokazuje, że chyba to przygotowanie jest takie, jakie trener by sobie życzył przed tym startem ligi. No i tak, najważniejsze są punkty. Wiadomo, że fajnie zawsze wygrywać i to też pokazaliśmy, że potrafiliśmy grać bardzo, bardzo ciekawie, ale trzeba mieć bardzo dużą pokorę w piłce i wiemy o tym, że jeszcze za mecze nikt nie daje punktów towarzyskich, ale plus jest taki, że gramy dobrze i potrafimy fajnie przechodzić te fazy, które ćwiczymy, jeżeli chodzi o pozyskanie piłki, potrafimy też w ataku pozycyjnym parę rzeczy rozegrać, także to tylko jest na duży plus. Dzisiaj Piotrek Tomasik w występ marzenia, chciałoby się go oglądać w takiej formie pewnie częściej. Na pewno to jest ważne, my zamknęliśmy już dzisiaj jeden etap, zawodnicy teraz mają odmowę i jutro jest wylot i od wtorku już się przygotowujemy, miejmy nadzieję, że będziemy mieli możliwości przynajmniej gdzieś potrenować przez te dni, bo jest to bardzo, bardzo trudne, jeżeli chodzi dzisiaj. Wiadomo, że spadł śnieg i zobaczymy, co zrobimy. Z wieloletniego doświadczenia trener ma jakieś metody na to, jak teraz tą amplitudę temperatur przeskoczyć, bo w Białymstoku od poniedziałku zapowiadają kilkunastostopniowe mrozy. No są cały czas, także to się nie zmieniło. Tak, rozstrzygamy to? Rozstrzygnijmy. Witamy w ostatni wieczór z Belek. Została do załatwienia jedna formalność. Mamy wyłonić za chwilę zwycięzcę konkursu na świdrę jako superbohatera. Dla mnie też właśnie Kuba powinien wygrać ten konkurs. Ale tutaj świder strzela prawą nogą w prawe okienko. Nie prawą, to jest postawna prawa. Ale to Marek, ale to nie jest niemożliwe. 2, 3. Czas na podsumowanie konkursu. Pierwsze miejsce zajmuje Michał, który wygrywa koszulkę i karnet. Gratulujemy, Michał, super robota, bardzo ładny portret Karola. Brawo. Drugie miejsce zajął Kubuś, gratulujemy, brawo. Brawo. Wygrałeś karnet.
I? No i trzecie miejsce, pozostałe prace też, które będą nagrodzone biletami. Także brawo też dla tych. Brawo dla wszystkich, dziękujemy za udział w konkursie, a wszystkich kibiców zapraszamy na nasze mecze. Liczymy na wasze wsparcie i na to, że dodacie nam w tej rundzie naprawdę dużo mocy i będziecie razem z nami walczyć o Mistrzostwo Polski. Pozdrawiamy serdecznie z Belek i widzimy się już w Polsce